Ile kosztuje import z Chin? Częściej dużo osób pyta, ile faktycznie muszę zainwestować w swój pierwszy import z Chin, i jest to pytanie bardzo dobre, ponieważ cena importu to nie jest tylko cena kupionego towaru. W tym filmie postaram się zwrócić uwagę Wam na koszty, które będziecie prawdopodobnie ponosić na etapie importu z Chin i żeby te koszty sobie uwzględnić. Od razu zapraszam na całkowicie darmowy webinar na temat importu z Chin, gdzie poza kosztami importu pokazuję Ci, jakie produkty warto importować, gdzie znaleźć sprawdzonych dostawców oraz kim tak naprawdę jest importer. Przechodząc do kosztów importu z Chin. Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to po prostu cena towaru. Towar kupimy oczywiście u chińskiego dostawcy, niezależnie czy znajdziesz go na portalach takich jak Alibaba, Made in China, może HKTDC Sourcing, może na targach kantońskich, czy na miejscu w Chinach w hurtowni. Towar trzeba kupić, jest to często duża część właśnie importu, to jest koszt zakupu samego towaru, ale też pamiętaj, że czasami koszty pozostałe mogą być większe niż sam koszt towaru. I to jest bardzo ważna informacja, czyli cena jednostkowa Twojego produktu to jest coś, od czego musisz zacząć. Od czego ta cena jednostkowa zależy, też można dodać. Przede wszystkim zależy ona, od kogo kupujesz, czy będzie to pośrednik, czy to będzie fabryka. Bardzo ważna informacja, ile chcesz kupić towaru. Przeważnie, jeżeli chcesz uzyskać najlepsze ceny, to tego towaru trzeba kupić większe ilości, a jeżeli chcesz kupić początkowo mniejsze ilości, to dowiedz się, jakie jest MOQ, czyli Minimum Order Quantity. Znajdziesz tą informację często na serwisach jak Alibaba. Jak nie, możesz po prostu dostawcę zapytać. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak cena będzie spadać przy większych ilościach zakupowych, również warto o to po prostu zapytać. Nie, czy spuścisz mi cenę, ale powiedzieć, słuchaj, ile musiałbym u Ciebie kupić więcej towaru, aby ta cena spadła. Kolejna rzecz to jest jakość. Jakość również ma wpływ na cenę jednostkową. Powiedzmy sobie wprost, u jednego dostawcy, czy to będą lampy, krzesła, czy może bluzy, możesz dostać różną jakość towaru i za lepszą jakość trzeba zapłacić. Także musisz wiedzieć, na jakiej jakości Ci zależy. Jeżeli chcesz tą jakość mieć wysoką, to ta cena jednostkowa również wzrośnie. Pamiętaj natomiast, że jeżeli ściągniesz towar dobrej jakości, wysokiej jakości, to jest to konkurencyjne dla Twoich klientów. Warto jest importować produkty wyższej jakości. Mogą być też zmiany w produkcie, także również do ceny jednostkowej produktu warto uwzględnić, czy trzeba dopłacić za dodatkowe opakowanie, oznaczenia na opakowaniu, może chcesz jakieś inserty w postaci instrukcji obsługi. To są też rzeczy, które mogą zwiększyć cenę towaru, tak samo jak jakieś zmiany może w kolorze, może nadanie Twojego własnego logo. Bardzo ważne, żeby po prostu określić, jaki produkt chcemy zaimportować i pod ten produkt zebrać sobie faktyczną cenę produktu. Kolejna kwestia to jest cena transportu. Poza tym, że towar należy kupić, to trzeba go również przewieźć. Przewozi towar firma spedycyjna. Firma spedycyjna organizuje tak naprawdę transport i możesz spedytora znaleźć na stronie shiphub.pl. Podlinkowałem Ci ją w opisie. Musisz wiedzieć, co to jest za towar, skąd dokąd go chcesz przewieźć i wtedy spedytor da Ci cenę transportu. Dodajmy, że cena transportu to nie jest tylko cena samego frachtu, ale będą też różne opłaty, jak opłata przekazania konosamentu, opłaty paliwowe i inne rzeczy. Natomiast jeżeli nie chcesz się rozdrabniać, to po prostu zapytaj spedytora o tak zwaną ofertę all-in, czyli cena produktu od chińskiego partnera plus od spedytora cena all-in. Co jeszcze może wpłynąć na koszt importu z Chin, co należy sobie doliczyć? Oczywiście jest koszt związany z samą odprawą celną, czyli firma, która Ci tą odprawę celną zrobi, też za to weźmie oczywiście wynagrodzenie. Jest to agencja celna, ale poza tym, że musisz zapłacić za koszt samej odprawy, to trzeba również zapłacić cło i VAT. Dodajmy, że na wiele produktów przy imporcie z Chin jest cło 0%. Ale wcześniej dokładnie sobie sprawdź, ile będzie na Twój produkt. Robiłem o tym wcześniejsze filmy, masz podlinkowane je również w opisie. Czyli musisz dodać podatki, które będzie trzeba zapłacić, czyli po prostu cło i VAT. Dodajmy, że jeżeli importujesz towar na terytorium Polski, to już wchodzi na terytorium Unii Europejskiej. Także niezależnie, czy odprawa będzie się odbywać w Polsce, na przykład w Gdańsku, czy w Rotterdamie, to już ten towar możesz sprzedawać w całej Europie i nie musisz płacić ponownie tego podatku. Co jeszcze może podnieść cenę importu? Oczywiście różnego rodzaju zabezpieczenia, takie jak chociażby kontrola jakości, kontrakt z chińskim dostawcą, czy przykładowo akredytywa bankowa.
jeżeli płacisz przy pomocy akredytywy. Mogą być jeszcze inne opłaty bankowe, które w to wejdą. Także te dodatkowe koszty też warto uwzględnić i sobie po prostu szczegółowo policzyć, ile kosztuje mnie jednostkowy koszt towaru i dowiedzieć się, jak mocno wpływa cena transportu na niego i po prostu, czy się opłaca. Jeszcze raz zapraszam na webinar, a ponadto podlinkowałem Ci w opisie kalkulator importera, gdzie będziesz mógł sobie skorzystać i policzyć wszystkie te opłaty po kolei.